Bułgaria leży na Bałkanach, ma prawie 111 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy niecałe 7 milionów mieszkańców. Zwiedzanie Bułgarii rozpoczynamy od miasta Nesebir, którego starówka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponad 3000 lat temu Trakowie założyli tu osadę Melsambria. Obecnie miasto liczy ponad 14 tysięcy mieszkańców. Stara łaźnia turecka. Cerkiew świętego Jana Chrzciciela datowana na XI wiek. Została zbudowana z nieociosanego kamienia. Cerkiew Chrystusa Pantokratora z przełomu XIII i XIV wieku. Obecnie jest tu galeria sztuki. Cerkiew Świętego Szczepana służyła jako kościół katedralny centrum metropolitalnego prowincji Nesebir. Obecnie jest obiektem muzealnym. Narteks, albo inaczej przedsionek, charakterystyczny dla architektury sakralnej okresu bizantyjskiego i wczesnego średniowiecza. Stąd wchodziło się do głównej części świątyni. Malowany ikonostas, datowany na XVI wiek, uważany za jeden z najstarszych w Bułgarii. Rzeźbiony w drewnie tron patriarchalny. Rzeźbiona ambona pochodzi z XVIII wieku. Na ścianach cerkwi wykonano 258 obrazów, na których znajduje się ponad 1000 postaci. Na podstawie analizy dzieł malarskich ustalono, że wykonało je trzech artystów, a obrazy zostały ukończone w 1599 roku. Tradycyjne bułgarskie domy. Charakterystyczne zdobienia z cegły i ceramiki. Cerkiew Świętego Spasa z 1609 roku. Cerkiew Archaniołów Gabriela i Michała z XIV wieku. Ruiny cerkwi Świętej Zofii z VI wieku, przebudowanej w IX wieku. Zachowały się mury nawy głównej z dwoma rzędami arkad. Studnia z czasów tureckich. Bułgaria była pod panowaniem tureckim ponad 400 lat. Brama miejska i fragment dawnych murów obronnych. Grobla łącząca leżącą na półwyspie Starówkę ze współczesną częścią miasta.
fortyfikacje miejskie widziane od strony grobli. Pomnik świętego Mikołaja. Biskup w jednej ręce trzyma krzyż, a drugą wypuszcza na wolność gołębia. Przy grobli stoi wiatrak z przełomu XVIII i XIX wieku. Widok z Nesebyru na znany bułgarski kurort Słoneczny Brzeg. Zakończyliśmy wizytę w Nesebyrze i przenosimy się do Starej Zagory. Stara Zagora jest jednym z najstarszych miast Bułgarii. Została założona przez Traków pod nazwą Beroe w V wieku przed naszą erą. Odwiedzamy Regionalne Muzeum Historyczne, gdzie zgromadzono zbiory z okresu starożytnego Rzymu. Podobnie jak w wielu innych muzeach, w środku nie wolno filmować. Niedaleko muzeum znajdują się fragmenty ruin rzymskiego miasta, które nosiło nazwę Augusta Trajana na cześć cesarza Trajana. Są tu pozostałości amfiteatru, na którego odrestaurowanej scenie latem odbywają się spektakle teatralne i operowe. Wyjeżdżamy ze Starej Zagory na nocleg w Kazanłyku. Rankiem jedziemy do miejscowości Szybka, by zwiedzić cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego. Cerkiew ta jest pomnikiem przyjaźni rosyjsko-bułgarskiej i upamiętnia udział Rosjan i bułgarskich ochotników w bitwach z wojskami osmańskimi na przełęczy Szybka w 1877 i 78 roku. Pieniądze na jej budowę pochodziły ze składek wiernych prawosławnych Rosji i Bułgarii. Świątynię budowano 17 lat od 1885 do 1902 roku. Trzypoziomowy złocony ikonostas. Do 2005 roku cerkiew była własnością rosyjskiego kościoła prawosławnego i dopiero wówczas została przekazana bułgarskiemu kościołowi prawosławnemu. Prochy poległych złożono w 17 kamiennych sarkofagach w krypcie kościoła, a na 34 marmurowych płytach wypisano nazwy jednostek wojskowych, które walczyły na przełęczy oraz wybrane nazwiska poległych żołnierzy rosyjskich i ochotników bułgarskich. Budynek jest wzorowany na architekturze staroruskiej i na cerkwiach Złotego Pierścienia Rosji. Cerkiew wieńczy 5 złoconych kopuł z krzyżami, największa w centrum dachu i 4 mniejsze w narożnikach. Z cerkwi w Szybce przejechaliśmy do trackiego grobowca Kosmatka w Dolinie Królów Trackich. Głowa z wykonanego z brązu posągu króla Sefta III, który został tu pochowany w III wieku przed naszą erą. Do komory grobowca prowadzi wąski korytarz. Dalej są marmurowe drzwi zamykające wejście do okrągłej sali o sklepionej kopule.
Za tą salą znajduje się wykuty w monolicie sarkofag. W grobowcu znaleziono złote i srebrne przedmioty oraz widzianą wcześniej głowę. Jedziemy teraz do Kazanłyku. Kazanłyk leży w Dolinie Róż i jest znany z produkcji olejku różanego. Od 1903 roku w pierwszym tygodniu czerwca odbywa się tu Festiwal Róż. Odwiedzamy Muzeum Róż. Urządzenia do destylacji olejku różanego z płatków róż. Do uzyskania 1 kg olejku potrzebne są ponad 3 tony płatków róż. W muzeum zgromadzono ponad 15 tysięcy eksponatów związanych z uprawą róż i produkcją olejku. Bułgaria jest światowym liderem w produkcji olejku różanego. Z Muzeum Róż przechodzimy do Muzeum Historycznego. Muzeum powstało w 1901 roku. Zebrano tu ponad 50 tysięcy eksponatów ukazujących historię regionu od czasów starożytnych do współczesności. Jest tu wiele złotych przedmiotów pochodzących głównie z grobowców królów trackich. Na zboczu zalesionego wzgórza na wschodzie miasta znajduje się tracki grobowiec. Pochodzi z przełomu IV i III wieku przed naszą erą i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wyróżnia się tym, że wewnątrz został ozdobiony freskami. Ze względu na ochronę malowideł turyści mogą je obejrzeć w makiecie będącej wierną kopią grobowca. Jedna z miejscowości leżąca na trasie naszego przejazdu z Kazanłyku do Płowdziw. Płowdziw jest drugim co do wielkości miastem w Bułgarii. Liczy około 370 tysięcy mieszkańców. Bóstwo rzeki. Płowdziw leży nad rzeką Maricą. Stara część miasta Płowdziw jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowana średniowieczna ulica i domy bogatych kupców z połowy XIX wieku. Dom kupca Nikoły Netkowicza z 1863 roku. Regionalne Muzeum Historyczne w domu Dimitrisa Georgiadi z 1846 roku. Średniowieczna brama Hisarkapia z XI wieku. Ruiny baszty i fragment murów obronnych z III wieku. Muzeum etnograficzne w domu kupca Argira Kuyumcioglu z 1847 roku.
oryginalnie zachowany dom Stepana Hindliana z 1835 roku, przekształcony w muzeum. Dzwonnica cerkwi świętego Konstantyna i Heleny. Pierwszą świątynię zbudowano w tym miejscu już w 337 roku. Amfiteatr rzymski, miejsca dla widzów są położone w dwóch półkolach po 14 rzędów każde. Teatr mógł pomieścić 5 do 7 tysięcy widzów. Scena jest dwupoziomowa, a obiekt jest obecnie używany. Sobór Zaśnięcia Matki Bożej został wybudowany w 1844 roku. Ze starówki na wzgórzu Nebet Tepe zeszliśmy do współczesnej części miasta. Meczet Dżumaja z połowy XV wieku, jeden z największych i najstarszych na Bałkanach. Deptak na ulicy Księcia Aleksandra I. Rzeźba Milo, ekscentrycznego plotkarza z Plovdiv. Są tu liczne galerie, muzea i instytucje kultury. W 2019 roku miasto było europejską stolicą kultury. Przy deptaku znajduje się Forum Romanum z I wieku. Miasto nosiło wówczas nazwę Filipopolis na cześć Filipa II Macedońskiego, który był ojcem Aleksandra Wielkiego. Gmach Poczty Głównej. Pod hotelem Ramada na końcu deptaka kończymy naszą wizytę w Plovdiv. To kolejny dzień wycieczki. Odwiedzamy monastyr Baczkowski, drugi co do wielkości i ważności klasztor w Bułgarii. Został on założony w 1083 roku przez Gruzina Grigoła Bakuriani i pierwszymi mieszkańcami byli mnisi gruzińscy. Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Cerkiew świętych Archaniołów Michała i Gabriela datowana na XII wiek. Wejście do cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej, wybudowanej w 1604 roku. Kopia ikony Trójrękiej Matki Bożej. Drewniany ikonostas pochodzi z XVIII wieku. Dwie centralne ikony w ikonostasie są z 1793 roku.
Wnętrze jest pokryte wizerunkami świętych i scenami z życia męczenników. Freski zostały namalowane w 1850 roku przez Johanna Mosco. Zabudowania wokół klasztornego dziedzińca. Mural panorama z połowy XIX wieku na zewnętrznej ścianie refektarza. Monastyr na starych zdjęciach. Monastyr na obrazach z różnych okresów. Pozostajemy w Rodopach i jedziemy do miejscowości Szeroka Łyka. W tym budynku mieści się Muzeum Etnograficzne. W pokojach jest umeblowanie z czasów bułgarskiego odrodzenia. To zbiór dzwonków pasterskich. Kukierzy, przebierańcy odpędzający złe duchy. Strój ludowy z regionu Rodopów. Warsztat tkacki. Studnia. Z bliska można obejrzeć dach kryty łupkiem. Rzeka Szerokołyżka, w której podobno można znaleźć złoto. Przyszliśmy na rodopski poczęstunek. Wita nas chłopiec grający na dudach, a narożnie dopieka się jagnię. Po wyjeździe z Szerokiej Łyki zatrzymujemy się nad jeziorem Dospat. Leży ono w Rodopach na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Jedziemy teraz przez jedno z pasm Rodopów góry Pirin na nocleg do Melnika. Melnik leży w górach Pirin i jest najmniejszym bułgarskim miastem. Liczy około 400 mieszkańców.
Miasto jest otoczone przez piaskowcowe skały, którym erozja nadała niezwykły wygląd. Są to tak zwane piramidy melnickie. Rankiem jedziemy do monastyru Rilskiego. Monastyr Rylski to najsłynniejszy i największy klasztor w Bułgarii. Stanowi on pomnik kultury i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nazwa monasteru pochodzi od Iwana Riły, który w X wieku założył tu pustelnię. Cerkiew Narodzenia Matki Boskiej. Monastyr słynie z cudów i jest licznie odwiedzany zarówno przez pielgrzymów, jak i turystów. Cerkiew jest bardzo bogato zdobiona. W środku nie wolno fotografować, ale jej zewnętrzne ściany są w całości pokryte freskami. Cerkiew Narodzenia Matki Boskiej została wybudowana w latach 1834-1837. Ma 5 kopuł, 3 ołtarze i 2 kaplice boczne. Jej pozłacany, rzeźbiony w drzewie ikonostas zajął 4 snycerzom 5 lat. W 2002 roku monastyr odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Bułgarii. Obok cerkwi znajduje się wieża Chrelia, która jest najstarszym budynkiem w kompleksie klasztornym. Chrelia Ochmucewicz był zamożnym szlachcicem, który zainicjował budowę monastyru w 1334 roku. W 1844 roku do wieży dobudowano dzwonnicę. Dziedziniec otaczają 4-kondygnacyjne budynki z czarno-białymi łukami oraz drewnianymi krużgankami mieszczące cele mnichów. W klasztornej bibliotece zgromadzono 250 cennych manuskryptów i 9 tysięcy starodruków. Kończymy wizytę w monastyrze Rilskim i przenosimy się do Sofii. Sofia jest stolicą i największym miastem Bułgarii. Liczy około 1 250 000 mieszkańców. Sobór Aleksandra Newskiego jest główną świątynią bułgarskiego kościoła prawosławnego. Został wybudowany na cześć rosyjskiego cara Aleksandra II, dzięki któremu Bułgaria uzyskała niepodległość w 1878 roku. Nadano mu nazwę patrona carskiej rodziny. Budowę ukończono w 1912 roku. Kopuły świątyni są pozłacane.
Cerkiew Mądrości Bożej jest najstarszym kościołem w Sofii. Pierwsza świątynia została wybudowana w tym miejscu już w 313 roku. Cerkiew Świętego Mikołaja Cudotwórcy z 1914 roku stoi na działce należącej do ambasady rosyjskiej. Pałac Carski. Teatr Narodowy Iwana Wazowa ukończony w 1906 roku. Widownia sceny głównej liczy 750 miejsc. Jest jeszcze scena kameralna ze 120-osobową widownią. Pałac Prezydencki. Na warcie stoją żołnierze w historycznych mundurach. Naprzeciw pałacu, w budynku dawnego meczetu, mieści się Muzeum Archeologiczne. Siedziba Rady Ministrów. Cerkiew Świętego Jerzego zbudowana z czerwonej cegły w IV wieku. To najstarszy budynek w Sofii. Obok fragmenty antycznych murów i fundamentów. Dawniej dom partii, a obecnie siedziba Zgromadzenia Narodowego. Statua Świętej Zofii wzniesiona w 2000 roku w miejscu, w którym stał pomnik Lenina. W tle rzymskokatolicka katedra Świętego Józefa. Prawosławny kościół Wielkiej Niedzieli. W 1925 roku miał tu miejsce terrorystyczny atak bombowy, który pochłonął 150 ofiar. Po odbudowie kościół ponownie konsekrowano w 1933 roku. Złocony ikonostas nie ucierpiał w wyniku ataku. Budynek z 1940 roku, w którym ma siedzibę kilka sądów. Jest w nim 430 pomieszczeń, w tym 24 sale rozpraw. Bulwar Witosza. Fontanna na placu Atanasa Burowa, niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Z lewej Pałac Carski, w którym obecnie mieści się Narodowa Galeria Sztuki. Średniowieczna cerkiew Świętej Petki, ufundowana przez cech siodlarzy. Obok cerkwi znajduje się kompleks archeologiczny Serdika. Taką nazwę nosiła Sofia w czasach antycznych. Część wykopalisk ciągnie się pod ziemią. Fragment wykopalisk w pobliżu stacji metra jest odkryty. Meczet Bania Baszi, wybudowany w czasach panowania Imperium Osmańskiego w 1566 roku. Jest jednym z najstarszych w Europie i jedynym działającym obecnie w Sofii. Centralne łaźnie mineralne otwarte w 1913 roku funkcjonowały jako łaźnie publiczne do 1986 roku. Hala Targowa z 1911 roku była pierwszym tego typu centrum handlowym w Bułgarii. Ma 65 metrów długości i 55 metrów szerokości. W hali jest ponad 130 sklepów i punktów usługowych.
Obok hali znajduje się największa na Bałkanach synagoga z 1906 roku na około 1300 wiernych. Kończymy wizytę w Sofii i udajemy się w kierunku wzniesień Starej Płaniny. Wejście do jaskini jest 830 metrów nad poziomem morza. Jaskinię Ledenika odkryto na początku XX wieku, a turystom udostępniono w 1961 roku. Jaskinia ma 300 metrów długości i wyróżniono w niej 10 oddzielnych sal. Najwyższa z nich ma sklepienie na wysokości 15 metrów. Powstawanie bogatej szaty naciekowej sięga epoki pliocenu. Wewnątrz jaskini utrzymuje się stała temperatura około 8 stopni, a wilgotność względna wynosi 92%. Natomiast w jej pierwszej części zimą temperatura spada nawet do minus 15 stopni i wówczas tworzą się ogromne lodowe sople. W opuszczeniu jaskini jedziemy do skansenu Etyr, znajdującego się niedaleko miasta Gabrowo. Miasto to leży w geograficznym środku Bułgarii. Skansen prezentuje życie mieszkańców dawnej wsi bułgarskiej. Naprawa dachu krytego łupkiem. Oprócz budynków są tu wciąż działające warsztaty, w których ludowi artyści wytwarzają wyroby przeznaczone na sprzedaż. Wieża zegarowa. Stare sanie, wozy i bryczki. Na 7 hektarach jest tu kilkadziesiąt różnego rodzaju domostw, sklepów i wciąż działających rzemieślniczych warsztatów. Niewielka wiejska cerkiew. Wszystkie mechaniczne urządzenia napędzane są energią wodną pozyskiwaną z miejscowego strumienia. Młyn wodny, tartak,
wszystkie dachy są kryte łupkiem. Priavna to niewielkie miasto położone na północnych stokach Starej Planiny. Stara część miasta jest chronioną strefą architektoniczną liczącą 140 zabytków. Muzeum Rzeźbiarstwa i Etnografii w Domu Daskalowa z 1808 roku. Triavnie powstało pierwsze w Bułgarii sanatorium przeciwgruźlicze. Mostki w Giren z 1845 roku nad rzeką Trevenska. Wieża zegarowa z 1814 roku. Stara szkoła z 1839 roku. Szkolny dziedziniec. Cerkiew świętego Michała Archanioła. Została wybudowana w 1192 roku dla upamiętnienia zwycięstwa bułgarskich królów Asena i Piotra nad cesarzem bizantyjskim Izaakiem II Angelosem. Za czasów osmańskich została zburzona i odbudowana w 1819 roku. Późnym popołudniem dotarliśmy do Wielkiego Tyrnowa. Miasto było stolicą drugiego państwa bułgarskiego. Leży na kilku wzgórzach i liczy ponad 70 tysięcy mieszkańców. Most Stambołowa nad rzeką Jantra. Wieczorna przechadzka po mieście. Rankiem idziemy na wzgórze Carewec, na którym znajdują się pozostałości twierdzy. Na szczycie wzgórza stoi Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół Narodzenia Matki Bożej widziany spod bramy twierdzy. Mur obronny Carewca miał 1000 metrów długości, 10 metrów wysokości i miejscami prawie 3,5 metra grubości. Na końcu widać wieżę Baldwina, główna brama prowadząca do twierdzy. Brama była dodatkowo broniona przez basztę. Na wzgórzu był pałac cara, rezydencja patriarchów, a ponadto 470 domów mieszkalnych, siedziby najważniejszych rodów bojarskich, karczma, 19 cerkwi miejskich i 4 monastyry z własnymi świątyniami.
Sobór w niebo wstąpienia pańskiego zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Nazywano go matką wszystkich bułgarskich cerkwi. Został zburzony przez Turków w 1393 roku i odbudowany w 1981. Od 1985 roku udostępniono go dla zwiedzających. Freski nie stanowią kopii pierwotnych malowideł. Zostały wykonane we współczesnym stylu monumentalnym, a ich wygląd i treść ma przedstawiać potęgę i poziom rozwoju kultury średniowiecznej Bułgarii. Odbudowana świątynia pełni funkcję pomnika historii i tylko raz w roku odprawiana jest tu liturgia. Turcy pod wodzą sułtana Bajazyda I zdobyli Carewec w 1393 roku po 3-miesięcznym oblężeniu. Zniszczyli cerkwie, wymordowali bojarów, a ludność wywieźli do Azji Mniejszej. Z Wielkiego Tyrnowa przejechaliśmy do Ruse. Miasto leży nad Dunajem i jest tu największy bułgarski port rzeczny. Ruse zostało założone w latach 70. naszej ery przez rzymskiego cesarza Wespazjana. Zwiedzamy dom Kaliopa z 1864 roku, w którym urządzono Muzeum Życia Miejskiego. Idziemy do centrum miasta zabudowanego historycznymi kamienicami. Pomnik Wolności zbudowany na początku XX wieku, najprawdopodobniej w 1909 roku, jest jednym z symboli miasta. Jego autorem był włoski rzeźbiarz Arnoldo Zocchi. Siedziba Sądu Rejonowego. Ratusz wybudowany w latach 80. XX wieku. Panteon bohaterów odrodzenia narodowego. Pochowano tu 39 słynnych Bułgarów, a 453 uhonorowano umieszczeniem ich nazwisk we wnętrzu. Gmach opery z widownią liczącą 670 miejsc. Niedaleko opery stoi prawosławny kościół katedralny Świętej Trójcy. Jest najstarszym budynkiem w mieście, datowanym na 1632 rok. Prawo w Imperium Osmańskim zabraniało budowy świątyń chrześcijańskich wyższych niż wzrost Turka siedzącego na koniu. Dlatego nawa główna katedry jest wkopana 4,5 metra w ziemię. Z Ruse jedziemy do miasta Szumen, na obrzeżu którego znajduje się największy pomnik Bułgarii. Pomnik twórców państwa bułgarskiego odsłonięto w 1981 roku z okazji 1300-lecia pierwszego państwa bułgarskiego. Przedstawiono tu ważne momenty bułgarskiej historii od VI do X wieku. Pomnik jest zbudowany z betonu w stylu kubistycznym. Do jego budowy użyto 2400 ton stali nierdzewnej i 50 tysięcy metrów sześciennych betonu.
Pomnik stoi na płaskowyżu w najwyższej części równiny Dunaju na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Poniżej leży miasto Szumen. Niedaleko Szumenu znajduje się Madara, założona przez Traków w V wieku przed naszą erą. W jej okolicach zachowały się liczne zabytki archeologiczne z okresu średniowiecza. Jednym z nich jest relief skalny zwany Jeźdźcem z Madary, jedyny taki zabytek w Europie. Płaskorzeźba przedstawia jeźdźca na koniu, obok którego leży lew przebity włócznią, a za jeźdźcem biegnie pies. Relief znajduje się na wysokości 23 metrów i ma 40 metrów kwadratowych. Unikalna płaskorzeźba została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Madara to nie tylko płaskorzeźba, ale także narodowy rezerwat historyczno-archeologiczny. Są tu jaskinie, groty i pogańskie świątynie. Kończymy spacer po rezerwacie i udajemy się na nocleg do Warny. To już ostatni dzień naszej wycieczki. Warna jest trzecim co do wielkości miastem Bułgarii po Sofii i Płowdiw. Liczy około 340 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od portu. Jest to największy portowy kompleks Bułgarii. Tuż przy porcie jest szeroka, piaszczysta plaża. Centralne wejście do 82-hektarowego parku nadmorskiego. Zegar słoneczny, niegdyś stał tu pomnik Stalina. Kasyno morskie, poza grami hazardowymi mają tu miejsce koncerty, wystawy, bale i tym podobne wydarzenia kulturalne. Pomnik Stefana Karadży, bojownika o wyzwolenie Bułgarii. Siedziba władz miasta.
pomnik poległych w wojnie serbsko-bułgarskiej w 1885 roku. Sobór Zaśnięcia Matki Bożej. Budowa świątyni trwała 6 lat i ukończono ją w 1886 roku. Cerkiew została wybudowana jako wotum wdzięczności za wyzwolenie spod okupacji tureckiej. Boczny ołtarz świętego Mikołaja z Miry. Ściany, filary i bęben kopuły są ozdobione freskami. Pięćdziesiąt małych i trzy duże ikony są darem cara Mikołaja II. Niedaleko katedry stoi wieża zegarowa o wysokości 24 metrów. Została wybudowana w 1890 roku. Pomnik cara Kałojana, który panował na przełomie XII i XIII wieku. Fontanna na Placu Niezależności. Przy bulwarze Kniazia Borysa I stoi zabytkowy budynek Teatru Dramatycznego, który działa od 1921 roku. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, patrona żeglarzy i marynarzy. Została ufundowana przez greckiego kupca Paraskewa Nikolału za uratowanie życia podczas sztormu. Znajdują się w niej relikwie świętego Mikołaja Cudotwórcy. Miejska Galeria Sztuki imienia malarza Borysa Georgiewa. W sąsiedztwie budynku, a także poza jego ogrodzeniem ustawiono rzeźby. Kościół metodystów.
spacerem przez małe targowisko kończymy wizytę w Warnie i w Bułgarii.